Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy po spotkaniu z Kryczęstochowa z KKS-em Kalisz. W imponującym stylu nasza drużyna wygrywa ten mecz, a z nami jest Jan Ciuczka, który zdobył dwie bramki dla Skry Częstochowa. Janek, mam wrażenie, że dzisiaj w tym meczu wychodziło Wam absolutnie wszystko. No tak, bardzo się cieszę z tego, że wygraliśmy dzisiaj ten mecz. Bardzo się cieszę, że udało się strzelić dwie bramki. Ta forma coraz lepiej wygląda. No i mam nadzieję, że tą rundę zakończymy również trzema zwycięstwami. No i będziemy zadowoleni po tej rundzie. Jak uważasz, co było kluczem do tego dzisiejszego zwycięstwa? Myślę, że bramki zdobyliśmy po wysokim pressingu, na pewno jedną. I myślę, że ta intensywność przeważyła, no i strzeliliśmy szybko trzy bramki i zamkliśmy praktycznie spotkanie. Ta skuteczność wysokiego pressingu właśnie, o której mówisz, częstotliwość tych odbiorów na połowie przeciwnika, to były aspekty, które naprawdę imponowały. Czy ty czujesz, że cały czas rozwijacie się w tym elemencie? Tak, no jak najbardziej. Jest to bardzo wymagające, bo praktycznie cały mecz gramy w wysokim pressingu, ale jak widać przynosi to efekty i zdobywamy dzięki temu bramki. Ty dzisiaj miałeś wyjątkowo udany wieczór, zdobyłeś dwa gole, natomiast patrząc całościowo, tych bramek mogło być jeszcze więcej. Tych sytuacji wykreowaliśmy naprawdę sporo i chyba to jest taki duży powód do optymizmu, że mimo że zwyciężamy 4-1, to jednak możemy mieć jeszcze delikatny niedosyt, że tych bramek nie było więcej. No tak, mogło być tych bramek spokojnie, myślę 6-7. Szkoda tej mojej sytuacji na 4-0 bodajże. Muszę takie strzelać, no ale cieszę się z tych dwóch bramek, bo jest to dla mnie bardzo ważna chwila i mam nadzieję, że teraz będzie ich wpadać coraz więcej. Ty w tym sezonie bardzo często występowałeś na pozycji numer 10. Dzisiaj zagrałeś, mam wrażenie, nieco wyżej takiego fałszywego napastnika. Na jakiej pozycji ty się lepiej odnajdujesz? Gdzie się lepiej czujesz? Tak, dzisiaj można powiedzieć na 9. Czuję się bardzo dobrze na 10 i 9. Cieszę się, że dostałem szansę, no i mam nadzieję, że teraz będę grać coraz więcej. Masz już na swoim koncie 5 goli. Czy możemy spodziewać się, że podwoisz ten dorobek na koniec sezonu, albo tych bramek będzie jeszcze więcej? Mam nadzieję, że tych bramek jeszcze kilka wpadnie. No i najważniejsze, żebyśmy wygrali te trzy pozostałe mecze i zakończyli super rundę. Stricte formalnie ta runda jest na właśnie dzisiaj się zakończyła. Zajmujemy w tym momencie 5. miejsce. Czy to jest wynik, który przed startem sezonu satysfakcjonowałby cię? No absolutnie nie. Myślę, że tych punktów powinno być więcej. Straciliśmy w niektórych meczach głupio punkty. No i mam nadzieję, że na koniec sezonu będzie tych punktów dużo i da nam to awans. Tak efektowne zwycięstwo może sprawić, że za tydzień z Hutnikiem będzie Wam zdecydowanie łatwiej? Myślę, że jak najbardziej. Da nam to dużo pewności siebie i myślę, że damy radę i wygramy. Dziękuję Ci bardzo i życzę powodzenia w kolejnych meczach.